Szanowni Państwo, otwieram 63. sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 2018-2023. Bardzo serdecznie witam władze miasta i gminy Nakle nad Notecią, pana burmistrza Sławomira Napierałę. Witam pana skarbnika, pana Jarosława Kiecę. Witam dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Nakle nad Notecią. Witam panów komendantów Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam panie i panów sołtysów. Witam panie i panów przewodniczących samorządów mieszkańców. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam serdecznie radiosłuchaczy i wszystkie osoby, które oglądają nas za pośrednictwem mediów. Informuję państwa, iż przebieg dzisiejszej sesji jest rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych w postaci nagrania dźwięku oraz obrazu. Bardzo proszę o umożliwienie stwierdzenia kworum, a państwa radnych proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 20 radnych, co stanowi wymagane kworum. W związku z tym dzisiejsza sesja jest prawomocna i władna do podejmowania uchwał. Przechodzimy dalej. To jest zatwierdzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Ten porządek obrad został państwu przesłany, udostępniony wraz z materiałami sesyjnymi. Przed sesją pan burmistrz zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji jeszcze jednego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz wspólnej realizacji obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Nakle nad Notecią. Ten projekt uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do tego wniosku? Nie widzę. Czy ktoś z pań, panów radnych ma inne uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, a więc bardzo proszę o umożliwienie głosowania nad wnioskiem pana burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji wspomnianego projektu uchwały. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem tego wniosku było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. I bardzo proszę teraz o poddanie pod głosowanie zatwierdzenia porządku obrad już z uwzględnieniem tego projektu uchwały. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za zatwierdzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, kolejny punkt, punkt drugi, to jest przyjęcie protokołu z 61. i 62. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Te protokoły zostały sporządzone, przesłane państwu w wersji elektronicznej oraz wyłożone w biurze Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Nikt z państwa nie wniósł uwag do przedstawionych protokołów, a więc bardzo proszę o głosowanie nad przyjęciem protokołów. I jako pierwszy to jest protokół 61. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem protokołu. Było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Protokół z 61. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią został przyjęty. I drugi protokół to jest protokół z 62. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo proszę, kto z pań panów radnych jest za za przyjęciem tego protokołu, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem protokołu z 62. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że protokół ten również został przyjęty. I przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. I bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście zebrani w Nakielskim Ośrodku Kultury, radiosłuchacze Radia Nakło, internauci. Przedstawiam sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z działalności międzysesyjnej Rady Miejskiej od 26 stycznia. Przepraszam, ale mikrofon nie działa dobrze. Teraz tak? Dobrze, jeszcze raz wobec tego. Przedstawiam sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią z działalności między sesjami Rady Miejskiej od 26 stycznia do 23 lutego 2023 roku. Uchwały podjęte podczas 61 sesji Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2023 roku oraz 62 sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 2023 roku są w trakcie realizacji. 28 stycznia w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku zorganizowany został halowy turniej abstynenta w piłkę nożną. W turnieju wzięło udział 9 zespołów z terenu naszego województwa. Organizatorami turnieju była nasza spółka Nakielski Sport, Nakielski Klub Abstynenta, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku oraz Komisja do Spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom naszego samorządu. W moim imieniu w turnieju uczestniczyła prezes spółki Nakielski Sport, pani Anna Mrozek. 6 lutego podpisaliśmy 11 pierwszych umów na ogólną kwotę 232 440 zł z 7 stowarzyszeniami, które uzyskały wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert numer 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2023 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tak, Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego otrzymało dofinansowanie na zadanie Trzeźwe Życie Tu i Teraz w kwocie 58 tysięcy złotych oraz 11 900 złotych na zadanie Alkoholowi i Narkotykom Mówię Nie. Klub sportowy Sparta otrzymał dotację w kwocie 3 500 złotych na realizację zadania Profesjonalna Nauka Gry w Tenisa Stołowego. Stowarzyszenie Ekologicznej Ziemi Nakielskiej Oikos na zadanie pod tytułem Środowisko ponad wszystko, dotacja w wysokości 4000 zł. Nakielskie Towarzystwo Sportowe Trójka na zadanie Siatkówka dla wszystkich z klubem NTS Trójka otrzymało dofinansowanie w wysokości 45 tysięcy zł oraz dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy zł na zadanie Siatkówka moim jedynym nałogiem. Działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport. Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice otrzymał wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych na zadanie 30-lecie LZS Dąb Potulice na sportowo oraz 12 040 zł na zadanie 30-lecie LZS Dąb Potulice z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży opartym na wychowaniu poprzez sport. Ludowy Zespół Sportowy Skra Paterek na zadanie Kolejny krok w sportowy rok, zajęcia i treningi sportowe z LZS Skra Paterek to wsparcie w kwocie 20 tysięcy złotych. Natomiast na zadanie Sport i zdrowie zamiast nałogów z LZS Skra Paterek dotację w wysokości 6 tysięcy złotych. Nakielski Klub Abstynenta otrzymał dofinansowanie na zadanie działania Nakielskiego Klubu Abstynenta w promowaniu abstynencji, udzielanie pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin, a także wsparcie w
utrzymaniu abstynencji to kwota 22 tysięcy złotych. 7 lutego, 104. rocznicę potyczki pod Paterkiem podczas Powstania Wielkopolskiego, delegacje samorządu gminnego, powiatowego, harcerzy, uczniów miejscowej szkoły pod pomnikiem powstańców wielkopolskich w Paterku złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. O powstaniu i bitwie opowiedział dyrektor Muzeum Ziemi Krańskiej pan Tomasz Pasieka. W dniach od 7 do 9 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało wizytę studyjną dla przedstawicieli polskich samorządów realizujących wcześniej projekty w ramach konkursu Human Smart City. Miasta współtworzone przez mieszkańców. Miejscem wyjazdu była stolica Finlandii, czyli Helsinki, a naszym przedstawicielem w tym wyjeździe była koordynator projektu HSC pani Anna Mrozek. Przepraszam, pani Anna Nowak. Celem konkursu dla samorządów Human Smart City, przypomnę, którego również NAKO nad Notecią jest beneficjentem, to kreowanie przy użyciu inteligentnych rozwiązań miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej. Wizyta stanowiła podsumowanie działań realizowanych w ramach swoich projektów przez 24 miasta w Polsce, w tym NAKO nad Notecią. 10 lutego w Pucku odbyły się kolejne, już 103. obchody rocznicy zaślubin Polski z morzem. W uroczystościach reprezentował nas pan dyrektor Tomasz Pasieka. A 10 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej, które jest świętem harcerzy i skautów na całym świecie. Na to spotkanie stawiły się drużyny z Chówca NAKŁO. Ponadto gościem spotkania była druhna komendant chorągwi kujawsko-pomorskiej, harcmistrz Beata Bardzińska, jak również zastępczyni komendanta chorągwi do spraw operacyjnych, harcmistrz Dorota Sucharska, pan radny Antoni Żygowski. Podczas spotkania podharcmistrz komendantka naszego Chówca Jolanta Maciejewska przybliżyła postać błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, który jest patronem polskich harcerzy. Spotkanie to było okazją do wręczenia podziękowań, odznaczeń, integracji drużyn, wspólnych zabaw harcerzy oraz odebrania obietnicy zuchowej. W dniach od 10 do 12 lutego gościliśmy delegację miast partnerskich i tak z Elsterwerdy na czele z panią burmistrz Anią Heinrich, z NAKŁO w Czechach na czele ze starostą Haną Zdawodną, z NAKŁO w Słowenii na czele z županem Iwanem Megliczem. W trakcie turnieju odbyła się seria spotkań z poszczególnymi partnerami, podczas których omówiliśmy bieżącą współpracę oraz warunki współpracy, które chcemy, czy zadań, które chcemy realizować w tym roku. W tym samym czasie w hali sportowej w Paterku odbył się 27. Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej imieniem Mariana Kęsego. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Futbol Akademii Mezar z NAKŁO, AP Olimpia Grudziądz, KS Czarni, Zagłębie Sosnowiec, SPKiS Krajna Wyżysk, Powiat Raciborski, Koleja Szkojnice oraz drużyny z naszych miast partnerskich, czyli z Elsterwerdy, z NAKŁO w Czechach i z NAKŁO w Słowenii. Po przywitaniu gości i uczestników oficjalnie otworzyliśmy rozgrywki. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zagłębia Sosnowiec, a miejsca drugie i trzecie przypadły nakielskim drużynom KS Czarni NAKŁO oraz Futbol Akademii Mezar NAKŁO. Nagrody i puchary wręczaliśmy wspólnie z gośćmi z Czech, Słowenii i już nie było delegacji niemieckiej, bo wyjechała wcześniej, ale był z nami pan przewodniczący Rady Miejskiej w NAKŁO, Paweł Wiśniewski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pan radny Jan Grabarski. Tutaj przypomnę, pan radny Jan Grabarski był inicjatorem przed 27 laty tego turnieju. Był z nami pan starosta Tadeusz Sobol, również prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pan Eugeniusz Nowak, wiceprezes, członek zarządu pan Michał Dołżenko, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Paterku pani Alina Sławkowska,
prezes zarządu spółki Nakielski Sport, pani Anna Mrozek oraz bracia Mariana Kęsego. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju. Przede wszystkim spółce Nakielski Sport, Szkole Podstawowej w Paterku, pracownikom naszego urzędu, wszystkim darczyńcom, sponsorom, którzy wsparli to wydarzenie, które jest bardzo ważne i było okazją po dłuższej przerwie, również spowodowanej pandemią, do sportowych spotkań, ale dla nas również ważnych spotkań z naszymi miastami partnerskimi, gdzie byśmy wymienili poglądy, spostrzeżenia, jak również doświadczenia, chociażby wynikające ze zwalczania czy zapobiegania rozprzestrzeniania się i uczestnictwa poszczególnych samorządów, jeśli chodzi o COVID. A w obecnej sytuacji również rozmawialiśmy na temat wojny, która toczy się za polską granicą w Ukrainie. 13 lutego w Urzędzie Miejskim w Ujściu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, któremu przewodniczyłem. Podczas tego spotkania rozpatrzyliśmy pozytywnie wniosek dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pana doktora habilitowanego Zbigniewa Podgórskiego na objęcie patronatem 7. Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych przez nasz związek. Omówiliśmy sprawy związane z certyfikacją produktów regionalnych Nadnotecka Marka. Zaprezentowany został nowy portal informacyjny www.rzeka.noteć. Omówiliśmy również sprawy organizacyjne związane z walnym zebraniem członków naszego związku, które odbędzie się w marcu tego roku oczywiście u nas w Nakle nad Notecią. Chciałbym powiedzieć, że po raz pierwszy decyzję, którą podjął zarząd, to certyfikacja 22 produktów lokalnych i nadanie właśnie certyfikatu nadnoteckiej marki z terenu gmin leżących nad Notecią. Przyjęliśmy również zasadę, że certyfikować będziemy produkty nie tylko producentów z gmin, które należą do związku, ale również z tych gmin, które nie należą, a producenci się do nas zgłosili. I te certyfikaty uroczyście dla pierwszej właśnie grupy zostaną wręczone podczas naszego walnego zgromadzenia w Nakle. 14 lutego podpisaliśmy kolejnych 6 umów na ogólną kwotę 51 500 zł z 5 stowarzyszeniami, które uzyskały wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert numer 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2023 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tak, Uczniowski Klub Sportowy 2 Judo Nakło na realizację projektu Ja, Ty, My, Wszyscy Trenujemy Judo otrzymał dotację w wysokości 6500 zł oraz 12000 zł na zadanie Sport to mnie wciąga. Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Sportu Mezar otrzymało dofinansowanie w wysokości 20000 zł na realizację zadania Dołącz do gry, trenuj z Mezarem. Rada Miejsko-Gminna Ludowych Zespołów Sportowych w Nakle nad Notecią otrzymała dofinansowanie w wysokości 7000 zł na realizację zadania Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych. Towarzystwo Przyjaciół Nakła na zadanie Nasza Historia otrzymała dotację w wysokości 1000 zł. Miejski Klub Sportowy Kraina Nakło na realizację projektu Piłka Ręczna Sport dla Wszystkich otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł. 15 lutego w siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu założeń przygotowywanej dla obszaru bydgoskiego planu zrównoważonej mobilności dla bydgoskiego obszaru funkcjonalnego SUMP BYD-OFF. Podczas spotkania został zaprezentowany dokument, dla którego w dniach od 20 lutego do 12 marca rozpoczęły się już konsultacje społeczne. Następnie zostanie on przyjęty przez Rady Gmin, Miast, Powiatów, wszystkich samorządów tworzących ZIT. W spotkaniu uczestniczyli włodarze samorządów zrzeszonych w naszym bydgoskim obszarze funkcjonalnym, a naszą gminę reprezentował
pan Piotr Kalamon. 17 lutego uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na zgromadzeniu omówiono bieżące sprawy oraz podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia planu ekonomicznego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie uchwalenia planu inwestycyjnego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy na rok 2023. Tego samego dnia w odpowiedzi na zaproszenie komendanta powiatowego policji w Nakle nad Notecią, młodszego inspektora Rafała Makarewicza, uczestniczyłem w rocznej odprawie podsumowującej pracę Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. 21 lutego podpisaliśmy kolejnych 5 umów na ogólną kwotę 97 060 zł. Z 4 stowarzyszeniami, które uzyskały wsparcie finansowe w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2023 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I tak, Fundacja Civitas otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 060 zł na realizację zadania na Kielski Program Psychoterapii. Uczniowski Klub Sportowy Czwórka w Nakle otrzymał dotację w wysokości 45 tysięcy złotych na realizację zadania Start ze słupka, start do wody, trenuj z nami na zawody, Nakielska Liga Pływania 2023, a na zadanie pod tytułem Pływanie Twoim jedynym nałogiem, czwarte zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Nakło 10 tysięcy złotych. Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Junior Nakło otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 tysięcy złotych na realizację zadania Nie siedź przed monitorem, trenuj z juniorem, prowadzenie zajęć piłkarskich oraz organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Krajna otrzymało dofinansowanie na projekt Przygotowanie nowej aranżacji utworów z regionu Krajny w wysokości 8 tysięcy złotych. Kolejne umowy będziemy podpisywali po dostarczeniu przez beneficjentów wymaganych oświadczeń i uzupełnień. W tym miejscu chciałbym pogratulować wszystkim, z którymi już podpisaliśmy umowy i podziękować również, że w ramach ustawy działają na rzecz naszych mieszkańców, krzewią sport, kulturę, czy dbają o środowisko, tak jak dofinansowanie dla Stowarzyszenia OIKOS. I podziękować również Wysokiej Radzie, że możemy corocznie na konkurs przeznaczać znaczące środki, zarówno bezpośrednio z budżetu gminy, jak i z budżetu naszej profilaktyki. W okresie między sesjami wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w zebraniach sprawozdawczych sołectw, samorządów, mieszkańców oraz ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy. Wysoka Rado, zgodnie z zapisami statutu miasta i gminy Nakło nad Notecią, na bieżąco informuję Państwa o wszystkich ważniejszych sprawach w zakresie kadr. I tak. W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora do zespołu do spraw infrastruktury drogowej zostało złożonych 8 ofert aplikacyjnych, z czego 4 spełniły wymagania formalne. Na skutek rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę pani Patrycji Karabasz, która uzyskała największą liczbę punktów i wykazała się odpowiednią wiedzą. Zatwierdziłem stanowisko komisji i od dnia 1 marca pani Patrycja Karabasz zostanie zatrudniona na tym stanowisku. Przedstawiam Państwu informacje z przeprowadzonych przetargów. 9 lutego zawarta została umowa w postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci i rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym, granty PPGR. Wartość tej umowy to 39 335 zł i 40 groszy brutto, a dostawcą sprzętu została spółka Combit Group z siedzibą w Poznaniu. W
postępowaniu złożonych zostało 8 ofert, najniższa właśnie na kwotę 39 335,40 zł brutto, a najwyższa oferta to cena 48 191,40 zł brutto. Komputery zostały dostarczane i są w trakcie przekazywania beneficjentom. Tutaj podkreślam, że ten przetarg był przetargiem uzupełniającym dla kolejnych wnioskujących w wyniku oszczędności powstałych z przetargu głównego, który już odbył się wcześniej. Jak Państwo pamiętacie, ten sprzęt komputerowy trafił już wcześniej do beneficjentów. 10 lutego zawarta została umowa w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina w części pierwszej i drugiej. Dostawcą sprzętu została spółka Zoeximo Projekt z siedzibą w Bydgoszczy, której oferta była jedyną złożoną w postępowaniu. Wartość umowy w części pierwszej, dostawa serwerów i macierzy wraz z migracją aktualnego środowiska wirtualizacji to 296 184 zł brutto, a w części drugiej modernizacja infrastruktury sieciowej to 196 246 złotych i 50 groszy brutto. W części trzeciej rozszerzenie aktualnie posiadanego środowiska chmurowego pakietu biurowego wraz z wdrożeniem oraz szkoleniem użytkowników i części czwartej rozbudowa istniejącego środowiska zarządzania siecią wraz z wdrożeniem rozwiązania NAC, postępowanie zostało unieważnione. Ponowne ogłoszenie postępowania w unieważnionych częściach nastąpiło 10 lutego bieżącego roku, a otwarcie nastąpiło 20 lutego i złożone zostały oferty. W części pierwszej dostawa serwerów i macierzy wraz z migracją aktualnego środowiska wirtualizacji wpłynęły dwie oferty. Najtańsza to 75 464 zł brutto, a najdroższa to 94 832 zł i 2 grosze brutto. A w części drugiej modernizacja infrastruktury sieciowej wpłynęła jedna oferta z ceną 69 999 zł i 30 groszy brutto. W tej chwili trwa weryfikacja złożonych ofert. 10 lutego zostało unieważnione postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na kompleksowe wykonanie portalu internetowego www.naklo.pl w ramach modułu Tworzenie domen, platform, portali, tylko związane z cyberbezpieczeństwem i dopasowaniem do WCAG 2.1 w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. W wyznaczonym terminie złożone zostały cztery oferty. Najniższa to cena 126 050 zł i 40 groszy brutto, a najwyższa to 492 000 zł brutto. Dwie najtańsze oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Natomiast kolejna oferta przekraczała kwotę, która została zaplanowana na sfinansowanie zamówienia, gdyż cena 367 308 zł i 75 groszy brutto tej oferty przekraczała zaplanowane środki wynoszące 150 zł brutto przez zamawiającego. 16 lutego 2023 roku postępowanie zostało ogłoszone po raz drugi z terminem składania do dnia 2 marca 2023 roku. 15 lutego ogłosiliśmy dwa postępowania w imieniu i na rzecz Związku Gmin Kcynia-Nakło-Szubin w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Wierzchki Janowo-Patery gmina Nakło nad Notecią w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 10 marca 2023 roku oraz drugie postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo-Karnówko-Suchary
w systemie zaprojektuj i wybuduj i termin składania ofert wyznaczony został do dnia 9 marca 2023 roku. Chciałbym tutaj podkreślić, że przy współpracy ze Związkiem Miast, przepraszam, Gmin Kcyniana-Kłoszubin podjęliśmy taką decyzję i złożyliśmy, jak Państwo pamiętacie, wnioski do Polskiego Ładu na te zadania i tutaj uzyskaliśmy kwotę na te dwa zadania około 10,5 miliona złotych dofinansowania, z czego 2,5 miliona złotych, około 2,5 miliona złotych, będzie jeszcze udział własny gminy. Gmina Nakło przekaże związkowi oczywiście na ten cel dotacje. To na budowę kanalizacji z Paterka przez Janowo do Wieszek. Będzie to głównie, tak jak mówiliśmy, tak zwany kolektor zbiorczy, taki transmisyjny. Na tyle tych środków powinno starczyć. I drugie zadanie z Karnowa do Suchar z sieciami wewnętrznymi. Planujemy to zrobić, tak mamy to skalkulowane. Bardzo duża kwota, około 8 milionów złotych brutto. W tej chwili będą trwały postępowania zgodnie z umową podpisaną przeze mnie ze związkiem. Przeprowadzamy te postępowania. Jak Państwo wiecie, związek nie ma takich sił administracyjnych, żeby takie postępowania przeprowadzić. Po wyłonieniu wykonawców nastąpi podpisanie umów. Umowy będzie podpisywał związek z panem przewodniczącym zarządu, tutaj Szymonem Karolczakiem, a my będziemy również pomagali w realizacji tych zadań i jesteśmy przed ogłoszeniem, Szanowni Państwo, jeszcze jednego przetargu. Tutaj przetarg będzie dotyczył dwóch gmin, gminy Nakło w miejscowości Paterek, to jest ulica Wyzwolenia przede wszystkim, jak również gminy Szubin, gdzie część ze strony Zamościa jest takie zadanie, które Szubin chce zrealizować, również przez związek. Tutaj troszeczkę dopracowywana jest jeszcze dokumentacja ze strony gminy Szubin, ale z tego co wiem, już jest wszystko na dobrej drodze, żeby w najbliższym czasie taki przetarg z dwoma zadaniami ogłosić. To są również pieniądze, które pozyskaliśmy wspólnie ze Związkiem Gmin Kcyniana-Kłoszubin i tutaj jest kwota około 5 milionów złotych. Także proszę zwrócić uwagę, że na te wszystkie zadania kanalizacyjne, które będzie realizował związek, pozyskaliśmy bardzo znaczącą kwotę i bardzo dużo problemów kanalizacyjnych związanych z odprowadzeniem ścieków z naszych terenów wiejskich rozwiążemy. Będzie to w terenie południowym gminy to Wieszki, Janowo, z tym, że tam to zadanie, te pieniądze nie wystarczą na pewno na sieci wewnętrznej. W kolejności będziemy naszą spółką KPW i Kanakło te sieci rozbudowywać w kolejnych latach. W miejscowości Paterek przy okazji właśnie kolektora, który będziemy budowali do Wieszek, tak będzie to przejście zrobione, że w części lewej od ulicy Szubińskiej będziemy już mieli kolektor i będziemy mogli budować w Paterku następnie sieci wewnętrzne. Natomiast zadanie kolejne w Paterku, to jest ulica Wyzwolenia, pozyskaliśmy tutaj 2,5 miliona złotych i to zadanie zapewni nam realizację kompleksową tam sieci kanalizacyjnej. Tutaj chciałbym też podziękować wszystkim przedstawicielom, którzy są w związku naszych gmin Kcyniana-Kłoszubin, szczególnie panu przewodniczącemu zgromadzenia Zdzisławowi Selowi za wsparcie, za wspieranie tych zadań. Również panu Janowi Światłowskiemu, że mogliśmy ze związkiem te umowy podpisać i że państwo podjęliście tą rękawicę bagatela na kilkanaście milionów złotych, żebyśmy to mogli budować. Po wybudowaniu związek, tak mamy ustalone, podpisze ze spółką naszą, myślę, że z szubińską też, umowy dzierżawy tych sieci na to, żeby mogły być one w sposób prawidłowy eksploatowane. Bardzo ważna sieć kanalizacyjna z
Karnowa do Karnówka i do Suchar. Ona obejmuje również, ta kwota powinna wystarczyć na sieci wewnętrzne. Zobaczymy, jakie zostaną złożone oferty. Także proszę zwrócić uwagę, że poprzez te działania, dzięki tym środkom finansowym będziemy mogli rozwiązać bardzo dużo już problemów związanych z ochroną środowiska, tak naprawdę z budową sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za przedstawienie sprawozdania i bardzo proszę, czy są pytania do tego sprawozdania. Bardzo proszę o zgłaszanie. Nie widzę, tak? Nikt nie ma pytań, nie ma uwag. Dziękuję bardzo za... Jest, tak? Bardzo proszę, pan radny Jan Grabarski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Ja mam do pana burmistrza takie pytanie dotyczące, no powiem ogólnie, turnieju międzynarodowego imieniem Mariana Kęsego. Po prostu zmagania sportowe to jedna sprawa, które trwają dwa dni. Natomiast wiem, że przez całą sobotę trwały rozmowy z naszymi partnerami. Jakby pan burmistrz trochę więcej powiedział, o czym te rozmowy były i czego dotyczyły. Dziękuję bardzo. Oczywiście, Wysoka Rado, szanowni państwo, te rozmowy z poszczególnymi delegacjami, tak jak już wcześniej powiedziałem w sprawozdaniu, odbyły się po bardzo długim czasie braku spotkań. Ja informowałem państwa wcześniej na klubach, na komisjach, że mam cykliczne spotkania internetowe za pomocą platform internetowych z županem Znaklo w Słowenii i tam praktycznie z kolegą Iwanem wymieniamy nasze doświadczenia, poglądy na sytuację, która dotyczy zarówno naszego samorządu, jak i również samorządów w Słowenii, rozwiązań, które stosujemy, czy do których jesteśmy też obligowani stosować, czy to było w okresie COVID-u, czy w tej chwili w okresie tej wojny, która trwa w Ukrainie, uchodźców, energii i tak dalej. Bardzo wiele rozwiązań stosowanych w naszych krajach wobec samorządów jest podobnych. A niedostatek energii, wzrost kosztów dotyczy wszystkich, również Słoweńców, również Niemców czy Czechów. Bardzo o tym rozmawialiśmy, również na tym spotkaniu. Rozmawialiśmy również z delegacjami na temat współpracy, która ma się odbyć w tym roku. Pierwszym tym punktem było to spotkanie sportowców w Nakle. Drugim elementem, który będzie realizowany również u nas, to będą wizyty drużyn strażackich 27 maja na zawodach strażackich w naszej gminie, gminnych zawodach strażackich ochotniczych straży pożarnych, które odbędą się w Potulicach. I to już była taka tradycja, że te zawody się odbywały. Mamy na ten moment zapewnienie ze wszystkich miast partnerskich, że strażacy przyjadą. Również zaprosiliśmy wstępnie, bo tak to mogę powiedzieć, sportowców, lekkoatletów z terenu miast zaprzyjaźnionych na meeting lekkoatletyczny, który ma się odbyć, też mówię wstępnie, uzgadniamy to z Polskim Związkiem Lekkoatletycznym, ale tutaj największym wyznacznikiem będzie terminowe zakończenie zadania przebudowy naszego stadionu. Chcemy, aby uroczyste otwarcie stadionu, tak nam PEZLA również to zasugerowało, Kujawski Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. To zadanie przygotowuje nasza spółka Nachielski Sport, aby odbyło się to 10 września. Także na to niezwykłe wydarzenie, gdzie również myślę, że będą, bo taki jest plan, sportowcy
z czołówki niektórych konkurencji z terenu naszego kraju, że uświetnią również sportowcy z miast partnerskich. Bardzo się zainteresowali tym, określiliśmy pewne warunki, czyli kategoria wiekowa to senior, jak również konkurencje wstępne. Oczywiście to wszystko jest w tej chwili jeszcze ustalane z PZLA. I to w tym zakresie, myślę, są najważniejsze informacje. Oczywiście mamy również zaproszenia do wizyt naszych przedstawicieli w Słowenii i w Niemczech. Jeśli chodzi o Czechy, tutaj też ta współpraca w tych zadaniach, o których wspomniałem, oczywiście będzie. Natomiast też rozmawialiśmy chyba z całej naszej czwórki miast partnerskich. Czesi mają największy problem, tak jak myślę, że tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o koszty związane z funkcjonowaniem, szczególnie w zakresie pokrywania kosztów wzrostu cen energii. Też są oczywiście programy osłonowe, ale tak jak pani starosta Hanna Zdanowa nas informowała, są to bardzo, bardzo wysokie wzrosty kosztów funkcjonowania. Oni to bardzo mocno odczuwają, chociażby przy pokrywaniu kosztów energii, którą zużywa szkoła w Naklu. Także to są te najważniejsze aspekty. Jest jeszcze jedna rzecz przyszłościowa. Planujemy, i to już jest bardzo mocno przygotowane, złożyć 3 wnioski konkursowe w ramach międzynarodowego programu Erasmus bezpośrednio w Brukseli. I te wnioski konkursowe dotyczą 3 obszarów. Obszar pierwszy, aktywizacja, tak powiem w tej chwili niekonkretnie, jak są te wnioski nazwane, ale przedstawię Państwu problematykę. To jest aktywizacja społeczeństwa, różnego rodzaju stowarzyszeń w zakresie samorządności, szczególnie młodzieży. Bardzo się to wpisuje w powołanie rad młodzieżowych. Te doświadczenia różnych naszych samorządów w poszczególnych miastach partnerskich są bardzo różne. Natomiast wizyty młodzieży, zapoznawanie się, jak funkcjonuje samorząd, to jest dzisiaj też jeden z kierunków, który jest preferowany w ramach tych konkursów brukselskich, po to, żeby wymieniać poglądy i przygotowywać młode pokolenia później do uczestniczenia w życiu samorządowym. Drugi projekt jest szerszy. Może i dotyczyć kultury i może dotyczyć również po części sportu i innych dziedzin życia. I to już tutaj te granice wiekowe są szersze, czyli on jest szerszy społecznie. A trzeci projekt, bardzo taki namacalny, to jest przygotowanie poprzez najpierw działania studyjne, wypracowanie dyscyplin przez młodzież czy też seniorów z tych miast partnerskich, imprezy pod tytułem Olimpiada Sportowa, i ona miałaby się odbyć w konsekwencji na końcu u nas w Nakle. Dla drużyn reprezentujących poszczególne miasta. Dzisiaj jesteśmy w fazie przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Współpracujemy bardzo w tej chwili od kilku tygodni bardzo intensywnie z miastami partnerskimi. Są też kłopoty, ale te kłopoty trzeba po prostu pokonywać. I jeżeli wszystko będzie dobrze i nic się nam po drodze nie stanie, z tego powodu też nie chciałem dzisiaj do końca o tym mówić, ale skoro pan radny pyta, to nie ma żadnych przeszkód, żeby tą informację państwu przekazać. Wnioski będziemy składali w marcu. Współpracujemy tutaj z bardzo doświadczoną firmą, którą państwo znacie.
wnioski aplikacyjne przygotowuje nam Delta Partner. To jest ta sama firma, która dla nas robiła strategię i inne dokumenty i byłaby tutaj tak zwaną instytucją wdrażającą te projekty, jeśli wygramy. A bagatela, czas realizacji projektu od podpisania umowy każdego to jest 2 lata, czyli to są duże projekty, a kwotę sumaryczną, gdyby się udało wszystkie 3 wygrać, to może być nawet około 500 000 euro. 100% finansowanie ze środków unijnych, bezpośrednio z Brukseli. To jest 500 000 euro, czyli ponad 2 miliony złotych, około 2,5 miliona złotych, gdyby wszystkie się udało. Nie mówimy, że się wszystkie uda, zobaczymy. Też mogą być w poszczególnych projektach przyznane przez Komisję Europejską, przez Brukselę niższe środki. Niemniej jednak myślę, że jest to kolejny bardzo ważny etap i to jest inicjatywa polska, żeby było z naszej strony, w rozwijaniu tych kontaktów i współpracy, takiej konkretyzacji między naszymi miastami partnerskimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Karolczek, proszę. Panie burmistrzu, 15 lutego informował pan, że przyjęty został, czy zaprezentowany został dokument dotyczący zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Rozumiem, że ten dokument nam zostanie zaprezentowany, będziemy mogli go skonsultować oficjalnie tutaj, z tego tak wynika, z tych informacji. Natomiast może by pan dzisiaj powiedział nam, w jakim zakresie on dotyczy naszej gminy. Pierwsze tutaj zapytałem pana kierownika, ponieważ dokładnie tej daty nie pamiętałem, a nie chciałem podać złej informacji. 6 marca ten dokument, projekt oczywiście, będzie zaprezentowany nam tutaj. Odbędą się konsultacje. Szanowni państwo, państwo przyjmowaliście taki dokument dla gminy Nakło, już wcześniej był opracowany, SUMPT. Dotyczy to szeroko rozumianych rozwiązań komunikacyjnych. Nie będę tego szerzej rozwijał. I podobny dokument jest w tej chwili przygotowywany dla ZIT bydgoskiego. Istotą tego dokumentu jest między innymi polityka nie tylko komunikacyjna, nie tylko sposoby rozwiązywania tych problemów, ale również musi to być w zgodzie z ochroną środowiska i te wszystkie uwarunkowania się tam w tym dokumencie znajdują i proszę państwa, on jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o jakiekolwiek środki w tym zakresie, w tej obecnie już rozpoczętej tak naprawdę perspektywie wydatkowania środków unijnych. ZIT taki dokument musi mieć i ten dokument, o którym w tej chwili rozmawiamy, dotyczy obszaru wszystkich gmin i miasta Bydgoszcz tworzących ZIT, szczególnie tych sprawy, które są wspólne, tak? Bo my dla gminy Nakło nad Notecią taki dokument już mamy, wcześniej opracowany, a tutaj jest wyjście szersze, pozaobszarowe. I będziecie państwo to mieli zaprezentowane, będzie można wnosić uwagi, spostrzeżenia związane z tym projektem 6 marca. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę, nie ma więcej zgłoszeń, a więc dziękuję bardzo za to sprawozdanie oraz za odpowiedzi na pytania panów radnych i możemy przejść do punktu kolejnego. To jest punkt 4, podjęcie uchwał w sprawach i jako pierwszy jest to projekt uchwały oznaczony w porządku obrad jako punkt 4a. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nakło nad Notecią na rok 2023. I tu bardzo proszę pana skarbnika, pana Jarosława Kiecę o przedstawienie tego projektu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Zmian w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 wynikają ze zmian w planie dochodów, wydatków,
związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami powodującymi ich ogólne zwiększenie oraz przeniesieniami planowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, co szczegółowo zostało omówione na poszczególnych komisjach Rady. Chciałbym wnieść autopoprawkę, która powoduje kolejny wzrost dochodów i wydatków, ogólnie o kwotę 202 826 zł i 84 grosze. I te autopoprawki wynikają z pisma Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanego ze złożonym zapotrzebowaniem do wojewody kujawsko-pomorskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, które wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w roku 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. I tutaj zwiększamy plan dochodów i wydatków o 157 590 zł. Również z tego samego pisma i ze złożonego zapotrzebowania do wojewody kujawsko-pomorskiego dokonujemy zwiększenia planu dochodów również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego w roku 2023. I tutaj mamy kwotę zwiększenia dochodów i wydatków o 2046 zł i 84 grosze. Oraz wojewoda kujawsko-pomorski 16 lutego poinformował o przekazaniu środków z funduszu pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. I tu mamy kwotę zwiększenia dochodów i wydatków o 43 190 zł. W ramach wydatków majątkowych w pozycji 43 załącznika nr 3 do uchwały zadanie o nazwie przebudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2109/10 w Nakle nad Notecią zastępuje się nazwą przebudowa placu zabaw w parku imieniem Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią, pozostawiając tę kwotę 10 tysięcy, która była w pierwotnym projekcie tej uchwały zmieniającej państwu przekazana. W wyniku dokonanych zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, dochody i wydatki budżetu na rok 2023 ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 479 652 zł 88 groszy do poziomu dochody 174 367 615 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 192 348 683 zł 46 groszy. Natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 17 981 068 zł 46 groszy i zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji w wysokości 10 milionów złotych, przychodami z wolnych środków w kwocie 7 700 672 zł i 4 groszy oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 281 068 zł i 46 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu oraz do autopoprawek, które przedstawił pan skarbnik? Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4b. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Jest to projekt dotyczący umowy na dzierżawę w miejscowości Lubasz.
działki o powierzchni 1649 m kwadratowych, część działki o powierzchni 644 m kwadratowe. Projekt był omawiany na wszystkich komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie ma, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejno oznaczony w porządku obrad jako punkt 4c. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Projekt dotyczy umowy dzierżawy w miejscowości Nakło nad Notecią działki ewidencyjnej o numerze 1868/1 o powierzchni 191 m kwadratowych, części działki o powierzchni 31 m kwadratowych. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4d. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie paterek gmina Nakło nad Notecią. Projekt dotyczy zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie paterek oznaczonej jako działka numer 502/5 o powierzchni 0,0237 hektara. Był omawiany w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości. Był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4e. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Ten projekt również był omawiany na poszczególnych komisjach i tutaj, szanowni państwo, na wniosek pani dyrektor wydziału, pani Anny Nowak, są autopoprawki. Tutaj pani dyrektor przedłożyła te autopoprawki. Pozwolę sobie je przedstawić. A więc pierwsza poprawka polega na tym, że w paragrafie 6 w ustępie 8 ten ustęp 8 otrzymuje brzmienie: właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wyposażają nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, uwzględniając zapisy ustępu 2. Tam pierwotnie było zapisy artykułu 2. Poprawna wersja to jest ustępu 2. Druga poprawka to jest również paragraf 6, ustęp 9, punkt 4. Otrzymuje brzmienie: częstotliwość odbiorów odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych określoną w paragrafie 12 ustęp 1. Pierwotnie było paragraf 12 punkt 1, więc tutaj też zmiana z punktu na ustęp. Trzecia poprawka, również paragraf 6 ustęp 10 punkt 1 otrzymuje brzmienie: częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych określoną w paragrafie 12 ustęp 1, pierwotnie było paragraf 12 punkt 1, czyli również ta zmiana z punktu na ustęp w zapisie. Kolejna poprawka, paragraf 6 ustęp 11 otrzymuje brzmienie: w przypadkach określonych, i tu pierwotnie było w punkcie 9 ustęp 2b, c i g, i tutaj zmienia się na w ustępie 10 punkt 2 litera b, c i g. Gdy prowadzona jest sprzedaż produktów spożywczych, należy dodatkowo na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną ilość pojemników na odpady, w nawiasie na przykład lodziarnie. I paragraf 10 w ustępie 1 otrzymuje brzmienie: wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości, i tutaj pierwotnie było zamieszkałej, usuwamy to słowo zamieszkałej, a więc nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy łącznie spełnione są następujące warunki.
Te autopoprawki mają charakter porządkowy. One wynikają z tej konieczności stosowania prawidłowej techniki legislacyjnej i również one, te poprawki zostały omówione na wszystkich komisjach Rady Miejskiej. Czy w tym momencie są jakieś pytania bądź uwagi do przedstawionego projektu oraz do tych autopoprawek? Nie widzę, więc możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4F. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią. Ten projekt uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach. Czy w tym momencie są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały, było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została przyjęta. Projekt kolejny oznaczony w porządku obrad jako punkt 4G. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2023 roku. Projekt również był omawiany szczegółowo na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej i do tego projektu pani dyrektor wydziału, pani Anna Nowak, również przedstawiła autopoprawkę. W załączniku do uchwały w paragrafie trzecim w tej pierwotnej wersji pominięto w numeracji ustęp czwarty. Tam był ustęp piąty, a więc autopoprawka polega na tym, że po prostu dostosowujemy kolejność numeracji, a więc ustęp piąty staje się ustępem czwartym. Autopoprawka również ma charakter porządkowy. Była też omawiana na komisjach Rady Miejskiej. Czy w tym momencie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 20 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I projekt kolejny, ostatni, oznaczony w porządku obrad jako punkt 4H. To jest projekt uchwały, który został wprowadzony do porządku obrad dzisiaj, a więc pozwolę sobie przeczytać ten projekt. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na rzecz wspólnej realizacji innego instrumentu terytorialnego dla obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Nakło nad Notecią. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie przez gminę Nakło nad Notecią porozumienia z gminą Sadki i powiatem nakielskim na rzecz wspólnej realizacji innego instrumentu terytorialnego dla obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Nakło nad Notecią w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na prowadzenie przez gminę Sadki zadań związanych z realizacją innego instrumentu terytorialnego dla obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Nakło nad Notecią, w tym funkcji lidera porozumienia. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Nakło nad Notecią. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oczywiście tak jak tutaj zgodnie z uzasadnieniem przedstawiciele samorządów gminy Nakło nad Notecią, gminy Sadki i powiatu nakielskiego wskazali, że realizacja takiego innego instrumentu terytorialnego dla obszaru prowadzenia polityki terytorialnej Nakło nad Notecią
nastąpi w formie porozumienia administracyjnego. Liderem porozumienia ma być gmina Sadki. Gmina Nako nad Notecią nie wnosi tutaj środków finansowych na koszty funkcjonowania tego instrumentu. Natomiast tym zadaniem będzie powoływanego właśnie w formie porozumienia partnerstwa ma być opracowanie strategii terytorialnej, realizacja i wdrożenie. Ten projekt również, mimo że został wprowadzony do porządku obrad na dzisiejszej sesji, ale z tym projektem Państwo Radni również mogli się zapoznać i omówić na komisjach Rady Miejskiej. Czy w tym momencie są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, a więc bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 20 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy tutaj ten punkt czwarty. Serdecznie dziękuję za głosowania i zanim przejdziemy do punktu piątego, ogłaszam 30 minut przerwy. Szanowni Państwo, bardzo proszę już o uwagę, o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 63. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Zanim przejdziemy do realizacji kolejnych punktów, informacja tutaj na prośbę pana radnego Jana Grabarskiego. Zostały Państwu przekazane informacje, ulotki informacyjne dotyczące możliwości przekazania pomocy i wsparcia mieszkanki naszej gminy Nakła nad Notecią. Nieco ponad czteroletniej, która od urodzenia zmaga się z ciężką chorobą genetyczną i tutaj nadzieją na wyleczenie, na pomoc jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych, leczenie w specjalistycznej klinice w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście koszt tego leczenia jest bardzo duży, on przekracza możliwości finansowe rodziny. Tutaj zaproponowana taka wstępna wycena przewidzianych działań medycznych to jest koszt rzędu ponad 350 tysięcy dolarów. Oczywiście oprócz kosztów leczenia to również są koszty związane z pobytem w Stanach Zjednoczonych, koszty przelotu dla dziecka, dla opiekunów dziecka, a więc to też wiąże się z kolejnymi środkami. Dlatego zostały Państwu przekazane te informacje. Tutaj jest adres fundacji, jest też podany numer KRS, jest też nazwa tego celu szczegółowego z możliwością przekazania podatku. To można 1,5% tego podatku oczywiście przekazać, gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć. Jest taka możliwość. Myślę, że też jeśli informacji tutaj ktoś z Państwa chciałby więcej uzyskać, pan radny Jan Grabarski jest tutaj też zorientowany w sytuacji, ma kontakt z rodziną, a więc też tych informacji mógłby Państwu udzielić. A więc zachęcam do wsparcia i do pomocy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, realizując dalej porządek obrad dzisiejszej sesji, przechodzimy do punktu piątego. To jest analiza skarg, wniosków i petycji. Taka analiza, taka informacja została przygotowana w sposób szczegółowy przez panią kierownik Biura Obsługi Mieszkańców, panią Renatę Wrzeszcz. Została ona również omówiona, przedyskutowana na wszystkich komisjach.
Jeśli są pytania, bo oczywiście ta dyskusja była, one skargi, wnioski, petycje były analizowane, omawiane, ale jeśli ktoś w tym momencie miałby jeszcze jakieś pytania, czy ma potrzebę, żeby jeszcze pani kierownik coś dopowiedziała, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik za przygotowanie tej analizy, za przedstawienie, tak jak powiedziałem, w sposób szczegółowy, merytoryczny na poszczególnych komisjach. Punkt kolejny, punkt szósty, to jest informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią w ocenie Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych. I tutaj, szanowni państwo, również takie informacje zostały przygotowane, zostały przedstawione państwu radnym. Szczegółowo były one omawiane, tutaj wszelkich informacji, odpowiedzi udzielali panowie komendanci, pan komendant Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią, pan Roman Frąckowiak oraz pan komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, pan Krystian Płatek. Również tutaj ta informacja była przez wszystkie komisje analizowana, ale jeśli są jakieś pytania bądź uwagi do tych informacji, to bardzo proszę. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania w tym punkcie? Nie widzę. Panom komendantom również bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tej informacji, a przede wszystkim za działania i za pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta, naszej gminy. To, co później już w tych informacjach, to jest tylko przedstawienie na papierze wyników panów pracy i panów jednostek, a więc za to serdecznie, za tę pracę serdecznie dziękujemy. Punkt siódmy. Sprawy bieżące Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, w tym informacje o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach. Tutaj informuję, że do Biura Rady w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie. Czy w tym momencie ktoś z pań, panów radnych chciałby złożyć taką interpelację bądź zapytanie na piśmie? Nie ma, nie widzę. Nie ma interpelacji, nie ma zapytań. Jeśli chodzi o informacje dotyczące właśnie tych spraw bieżących Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, tak jak w sprawozdaniu pana burmistrza były tutaj informacje dotyczące wydarzeń, tych najważniejszych uroczystości, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Uczestniczyli w nich również radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią i z tych takich najważniejszych to 7 lutego uczczono pamięć powstańców wielkopolskich w Paterku. Tutaj Radę Miejską w Nakle nad Notecią reprezentowali państwo radni, pani radna Anna Karolczak, pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, pan radny Zdzisław Seli, pan radny Antoni Żygowski. W dniach 11-12 lutego miał miejsce w Paterku 27 już międzynarodowy halowy turniej piłki nożnej imienia Mariana Kęsego. Była o nim mowa, tutaj też w sposób szczegółowy w tym sprawozdaniu ta informacja była przedstawiona. Turniej oczywiście dwudniowy, w tym turnieju również brali udział radni Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Na koniec tego turnieju miałem przyjemność wraz z panem przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego, panem Janem Grabarskim, wręczyć nagrody zawodnikom i podziękować za udział w tym turnieju. 16 lutego wraz z panem radnym Janem Światłowskim, przewodniczącym klubu radnych Razem dla Nakła, uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem Januszem Zemke, politykiem polskim, doktorem nauk politycznych. Byłem wiceministrem obrony i byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. To spotkanie miało miejsce w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu dotyczącego sytuacji bieżącej w Ukrainie, ale też działań podejmowanych przez Polskę, przez NATO, przez kraje zachodnie właśnie związanych z tą trudną
sytuacją, jaka już trwa od, no, w sposób nasilony tak od roku, bo te wydarzenia tak były zdecydowanie wcześniej. 21 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawodawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach. Tutaj oczywiście tych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych jest więcej. Tutaj radni uczestniczą w tych spotkaniach, tak samo jak radni Rady Miejskiej w Nakranotecie uczestniczą na bieżąco w zebraniach sołeckich i w zebraniach samorządów mieszkańców. Z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam też mieszkańców do udziału w tych zebraniach. Tutaj informacja też o terminach tych zebraniach jest przekazywana przez przewodniczących samorządów mieszkańców oraz przez sołtysów. Jest też dostępna na stronach Urzędu Miasta i Gminy w Nakranotecie, więc zachęcamy do udziału. Jeśli chodzi o informacje jeszcze dotyczące tutaj tych spraw bieżących Rady Miejskiej w Nakranotecie, to do biura rady wpłynęła informacja przekazana przez prokuraturę rejonową w Nakle nad Notecią. To jest informacja dotycząca stanu przestępczości i zwalczania na obszarze swojej działalności w 2022 roku. Ta informacja została Państwu radnym przekazana też w wersji elektronicznej. Oczywiście tutaj prokuratura przekazuje to każdego roku. Jest to jakby wymóg ustawowy, a więc mogliście Państwo zapoznać się z tą informacją, no, z takich najważniejszych jakby elementów związanych czy dotyczących tej informacji, tego sprawozdania. Wskazano tam dość dużą wykrywalność zdarzeń na terenie naszej gminy, tutaj działania prokuratury rejonowej w Nakle nad Notecią, większej niż tutaj średnia dla tego okręgu bydgoskiego, też efektywność ścigania, ta skuteczność ścigania, wykrywalność przestępstw również wyższa niż ta średnia wojewódzka. No i w tym podsumowaniu też to, co myślę powinno nas cieszyć, to, że stan przestępczości i bezpieczeństwa na terenie całego powiatu nakielskiego według danych na 2022 rok nie budzi niepokoju. Te ujawnione przestępstwa należą do kategorii przestępstw drobnych, głównie wyrządzone przestępstwem szkody nie były znaczne. A tak jak tutaj w opinii prokuratury sprawców nie cechowała szczególna demoralizacja. Myślę, że to są informacje dobre. Oczywiście chcielibyśmy, aby w ogóle przestępstw na terenie naszej gminy nie było. To tyle z informacji dotyczących spraw bieżących Rady Miejskiej. Możemy przejść do punktu kolejnego. To jest punkt 8. Wolne głosy, wnioski, pytania, informacje. I bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się do dyskusji. Jako pierwsza pani radna Ewa Haberska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, szanowni zebrani. Ja chciałabym odnieść się do apelu, który chwilę wcześniej przekazał nam pan przewodniczący. Okazuje się, że tych chorych dzieci jest zdecydowanie więcej. Jest pomocy i tutaj kolega radny apelował. Do mnie również zwróciła się rodzina, najbliżsi dziecka o nazwisku, który ma mózgowe porażenie dziecięce. Są potrzebne pieniądze na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wydatki związane z transportem i na życie. Zwyczajnie na życie, po to, żeby temu dziecku pomóc, żeby to dziecko mogło stanąć na własnych nogach. Jest to ogromnie przykre, że po prostu zwracają się do nas rodzice, że nie wiem, czy tych pieniędzy nie starcza na leczenie dzieci, no ale apeluję do wszystkich chętnych, jeżeli ktoś
byłby zainteresowany, przekaże numer KRS-u. Ja te informacje, nie posiadam ulotek. Bliscy powiedzieli mi, że koszt drukowania ulotek po prostu ich przerasta. Mają kilka, jeżeli nie mogą komuś przespać informacji telefonicznie, mailem czy SMS-em, to po prostu rozdają. Ja dostałam taką informację właśnie na telefon, tą ulotkę przekażę każdemu, kto będzie zainteresowany. Też bardzo, bardzo proszę o pomoc. Chłopiec nazywa się... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Daniel Kończek. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni radiosłuchacze. Chciałbym tutaj zacząć może od podziękowań. Pomimo braku formalnego odbioru, chciałbym podziękować tutaj panu burmistrzowi, radnym wszystkich klubów bez wyjątku za udział w przebudowie drogi Kochanowskiego. Z tego co wiem, droga bardzo dobrze służy mieszkańcom. Są zadowoleni z tej przebudowy, więc jeszcze raz tutaj dziękuję. Drugi temat, to w imieniu mieszkańców, kilku mieszkańców poprosiło mnie, abym zaapelował na sesji Rady Miejskiej i zwrócił się z taką prośbą do wszystkich mieszkańców o poprawę kultury parkowania na drogach osiedlowych. I proszę w miarę możliwości, aby pojazdy parkować na terenie posesji, bo z tego co wiem z rozmów z mieszkańcami, to dochodzi do sytuacji, że samochody parkują naprzeciw siebie i wtedy jest utrudniony przejazd i po prostu wszyscy sami sobie sprawiamy tym jakieś problemy. Więc stąd mój apel w imieniu mieszkańców i taka prośba bez wyjątku do wszystkich mieszkańców z terenu gminy Nakło nad Notecią. Aha, jeszcze trzecia drobna sprawa, to mieszkańcy ulicy Chłaski poprosili, abym zwrócił się z prośbą o zainstalowanie kosza na śmieci na skrzyżowaniu ulicy Chłaski i 1 Maja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pan radny Kazimierz Wnuk, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. W tym punkcie obrad chciałbym złożyć wniosek dotyczący naprawy ulicy Lema w tej części za kostką brukową, bo jak wszystkim wiadomo, od ulicy Karnowskiej została tam położona kostka na odległości około 100 metrów, ale dalszy ciąg tej ulicy jest w opłakanym stanie. Są liczne dziury i trudno przejechać i w trosce o bezpieczeństwo bardzo bym prosił o połatanie tego odcinka. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten wniosek pana Kazimierza Wnuka przekażę do ZID-u do realizacji teraz przy tych już pierwszych remontach wiosennych, żeby poprawić przejezdność ulicy i przynajmniej te dziury zniwelować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Domek, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W dniu 8 lutego uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Potulicach, podczas którego mieszkańcy poruszyli wiele ważnych dla nich tematów. Spraw było naprawdę wiele, zwrócę uwagę tylko na jedną. Jednym z takich tematów był problem zagospodarowania terenu na działce 13/109. Mieszkańcy proszą o uporządkowanie terenu po byłym barze obok bankomatu. I tutaj głównym problemem jest nieużytkowany od wielu lat niszczający budynek.
Ja osobiście uważam, że z uwagi na to, że jest to działka gminna położona w centrum Potulic, należy dążyć do tego, żeby ten teren lepiej wykorzystać. A tak przy okazji to chciałbym podziękować panu burmistrzowi i zespołowi infrastruktury drogowej za odmalowanie wiaty na ulicy Bydgoskiej. Wiata była wcześniej zniszczona, widniały tam malowidła, niecenzuralne napisy. Została odmalowana. Dziękuję także za przeprowadzenie prac porządkowych na ulicy Szkolnej w Potulicach. Bardzo proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, jeśli chodzi o działkę 13/109, jak wszyscy wiemy, obowiązkiem uporządkowania tej działki, czy obowiązek należy do dzierżawcy. Jak wiemy, nie wywiązał się z tego obowiązku. Jest prowadzone postępowanie zastępcze i te sprawy się toczą i prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy mieli decyzję umożliwiającą nam wykonanie tego zadania. Natomiast ono będzie kosztowne i ja powiem w ten sposób. Od Wysokiej Rady, od zabezpieczenia środków, bo to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych, będzie zależało to, czy to szybciej czy później wykonamy. Natomiast to roszczenie będziemy w sposób zwrotny przenosili i dochodzili od byłego dzierżawcy. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Światłowski, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni, szanowni radiosłuchacze. Ja może chciałbym się odnieść tutaj do tego, co już pan przewodniczący mówił, czyli do sprawozdania prokuratury. No również w kontekście tego, że mieliśmy tutaj taki punkt informacji o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego. No oczywiście tutaj Straż Miejska, czy nasz zespół kryzysowy te informacje bardzo szczegółowo i przedstawił i to nie muszę tu nikogo przekonywać, że zwłaszcza w tym okresie ostatnim pandemii, czy teraz problemów związanych z agresją Rosji w Ukrainie, tutaj te nasze służby miały naprawdę dużo więcej zadań, dużo więcej pracy. Natomiast no, ponieważ no, tak to się stało między innymi przez, nie tylko przez pandemię, ale że nasze życie przeniosło się inaczej może. Zamknęliśmy się w domach, tak? Już teraz nie wychodząc z domu można załatwić praktycznie wszystkie sprawy, tak? Nie trzeba pójść do kasy, do urzędu, czy nawet nie trzeba iść do banku, żeby zarządzać swoim kontem, czy podpisać umowę kredytową. Można to wszystko załatwić siedząc w domu przed komputerem, a zwłaszcza młodzi ludzie, to przecież z tego co tutaj się orientujemy, oni już niemalże wszystko i zakupy i wszystko robią w tej cyberprzestrzeni. Natomiast w tym sprawozdaniu prokuratury, no może panie przewodniczący byśmy zwrócili uwagę, ponieważ to robi prokuratura co roku, żeby również, że tak powiem, wyszczególniła te przestępstwa, które dzieją się w cyberprzestrzeni. One tam pewnie są gdzieś ujęte, tylko że no, nie są tak czytelnie pokazane. Oczywiście jeżeli to można zrobić, tak? Bo no, kradzież danych bankowych, ten tak zwany phishing czy spoofing, nawet to są słowa, które trudne tutaj do wypowiedzenia, kradzież tych adresów IP czy PESEL-u, włamania się do baz danych, no jest to na porządku dziennym, tak? Przestępcy przenieśli się teraz no, tam, gdzie po prostu mogą z tego korzystać. Przypuszczam, że pewnie każdy z nas tutaj dostał jakiegoś SMS-a, że paczka już idzie, tylko trzeba dopłacić 2,50, czy gdzieś tam ktoś nie zapłacił rachunku za prąd. I sporo ludzi, zwłaszcza starszych, przyzwyczajonych do takiego, że tak powiem, porządku, że nie można z niczym zalegać, no przecież daje się na to nabrać i te ich konta, no, można się zdziwić nieraz, że starsza osoba ma tyle zgromadzonych środków na koncie, ale zostaną po prostu te konta ogołocone. Także jeżeli można zasugerować coś prokuraturze, no to żeby również o takie dane tutaj uzyskać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny. No myślę, że tak, zwrócimy się, tak? Takie jak najbardziej można takie pismo wystosować z zapytaniem, tak, z prośbą, czy byłaby taka możliwość, żeby w tym kolejnym sprawozdaniu
tej informacji. Właśnie takie, tego typu przestępczość była wyszczególniona, no, co też pozwoli nam poznać skalę tego zjawiska, faktycznie coraz bardziej niebezpiecznego na terenie naszej gminy i naszego powiatu. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Anna Karolczak, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni, radiosłuchacze. Ja chciałabym się zwrócić z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej w Paterku do pana burmistrza o pomoc jak gdyby w naprawie tej ulicy na miarę możliwości, ponieważ w tej chwili stan tej drogi jest no bardzo, bardzo zły. Także to taka prośba od mieszkańców i od nas jako radnych tu z Paterka. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jan Grabarski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni goście. Sprawozdania dotyczącego referatu zarządzania kryzysowego wynika, że może jedno z zadań jest monitorowanie zagrożeń i ostrzeganie ludności. I z sprawozdania dowiedziałem się, że wysyłane są do różnych mediów ostrzeżenia. I jedno z nakielskich mediów, Kurier Nakielski, tych ostrzeżeń nie publikuje. I taka moja prośba by była, panie burmistrzu, nie tylko moja, bo na pewno komendanta też, żeby porozmawiać z właścicielami. Jak się okazuje, oni tylko wydają ostrzeżenia ogólnokrajowe. A no my jesteśmy w gminie Nakło, a nie w Polsce, także no w Polsce też jesteśmy, ale nas dotyczy gmina Nakło. Jeżeli by była taka możliwość tam porozmawiania, to bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Szymon Karolczak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, chciałbym prosić o informację na temat możliwości realizacji odcinka ulicy Noteckiej, to jest 180 metrów od ulicy Długiej do obwodnicy. Myślę, że te informacje są tutaj interesujące i pozytywne w ostatnim momencie, także bardzo bym prosił o tą informację. Bardzo proszę, pan burmistrz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Po kolei odpowiem teraz na te wnioski, które były. Jeśli chodzi o panią Annę Karolczak, również przekażę, aby w ramach napraw bieżących dokonać tej naprawy ulicy Leśnej w Paterku. Zobowiązuję się do rozmowy z przedstawicielami Kuriera Nakielskiego w ramach publikacji ostrzeżeń dotyczących zagrożeń na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o ulicę Notecką, bardzo dobra informacja. Ja państwa już informowałem znacznie wcześniej i na klubach, ale teraz już praktycznie rzecz biorąc przystępujemy do ogłoszenia przetargu. Ten odcinek ulicy Noteckiej, jak państwo wiecie, jako priorytetowy, zgodnie z tym, co ustaliliśmy już 2 lata temu, po kolei te drogi zgłaszamy zgodnie z tamtą kolejką ustaloną poprzez państwa podczas komisji klubów. I w tym roku jako priorytetowa została zgłoszona do rządowego programu inwestycji drogowych za pośrednictwem pana wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza ulica Notecka dokończenie. Dostaliśmy dofinansowanie. I w tej chwili z informacji, które uzyskałem od zespołu, od Wydziału Inwestycyjnego, jeśli nic się złego jeszcze nie wydarzy, to być może jutro, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia ogłaszamy przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. W ten sposób również poprawimy komunikację od ulicy Długiej poprzez ulicę Notecką nad Noteć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani radna Ewa Hoppe-Kowalska, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy, szanowni słuchacze. Ja wracam się z ponowną prośbą o naprawienie odcinka ulicy Rybackiej w Występie na wysokości działek
Ta ulica została zniszczona już parę miesięcy temu. Kilka razy interweniowałam. Do tej pory nie jest naprawiona. Pęka dalej, dziury się robią kolejne, coraz większe. Więc prosiłabym o ponowną interwencję. Dziękuję. Tutaj również przekażę informację do Zespołu Infrastruktury Drogowej, żeby tym tematem się zająć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Sel, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Panie Burmistrzu. Ostatnio z radną Panią Karolczak mieliśmy spotkanie w Domu Kultury z dyrektorem NOK-u, dyrektorem biblioteki, kierownikiem klubu i panią bibliotekarką. Chodziło nam tam, żeby jeszcze lepiej zagospodarować pomieszczenia, które znajdują się w Domu Kultury. Doszliśmy tam do pewnych wniosków, my się z tym zgadzamy. Rozmawialiśmy również o przyszłości tego budynku, całego budynku Domu Kultury. Druga sprawa jest taka, że co nas bardzo mile zaskoczyło, dużymi środkami Nakielskiego Ośrodka Kultury, jak również Rady Funduszy Sołeckich, Dom Kultury w Paterku zmienił swoje oblicze i to naprawdę na dużą korzyść. Sam wizerunek tego budynku już z zewnątrz, gdzie zniknęły te luksory, jest ładne okno, samo wejście do środka, jasne ściany, wymalowane lampy na ścianach. No do tego tam jeszcze ten kamery i oświetlenie. Naprawdę Dom Kultury w Paterku zmienił się na korzyść. I myślimy też, że praca w Domu Kultury na rzecz społeczeństwa będzie jeszcze lepsza. No za to dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji? Ktoś z pań, panów radnych miałby jeszcze jakieś pytania, informacje, wnioski, wolne głosy? Nie widzę, a więc serdecznie dziękuję. Wyczerpaliśmy tym samym punkt 8 i przechodzimy do punktu 9, a jest nim zakończenie obrad. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 63. sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w dzisiejszej sesji i życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję bardzo.